Andrzej Mróz i równocześnie wiceprezydent zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego. Ludzie, patrz! Na prawo! Patrz! Panie generale, dowódca zgrupowania uczciwa melduje pod oddziały do uroczystości poświęcenia zgodzenia samochodu. Dokonał wójt Gnieczciana Józef Nowak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, koledzy druhowie. Szanowni Państwo, koledzy druhowie. Spotykamy się dzisiaj na kolejnej uroczystości związanej z poświęceniem i przekazaniem samochodu strażackiego. Tydzień temu poświęciliśmy i przekazaliśmy dla jednostki OSP w Kamionnej samochód Iveco Magirus. Dzisiaj z wielką radością przystępujemy do uroczystości związanej z przekazaniem nowego w historii tej czciany, pierwszego nowego samochodu średniego, bojowego, który został zakupiony dzięki inicjatywie wielu ludzi dobrej woli. Pamiętam, że 3 lata temu wspólnie z zarządem jednostki OSP w Czcianie postanowiliśmy zakupić samochód bojowy. W początku myśleliśmy o samochodzie używanym.
dzięki wsparciu ministra Ciągalskiego w Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnej otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 150 tysięcy złotych. Z taką informacją pojechaliśmy z prezesem Kąckim do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, pana generała Mroza, z prośbą o pomoc w zakupie tego samochodu. I wówczas komendant Mróz powiedział tak, że jeżeli macie tyle pieniędzy, to niewiele więcej dołożycie i będziecie mieć nowy samochód. I to dzięki jego poradzie, no dzisiaj możemy przekazywać nowy samochód, ponieważ wskazał nam ścieżkę, kierunki, w których należy się udać i wykorzystać również możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Za dobrą radą pana komendanta przyszło nam dziś święcić nowy samochód Mercedes. Cieszę się z tego bardzo i chcę powiedzieć, że oprócz pana komendanta no spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odniesieniem w kwestii dofinansowania zakupu tego samochodu ze strony starosty powiatowego pana Jacka Pająka. W miarę swoich skromnych możliwości również przyczynił się do tego, że ten samochód jest dzisiaj przekazywany. Niech mi wolno będzie w takim razie w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Trzcianie, w imieniu strażaków z jednostki OSP w Trzcianie powitać przybyłych gości. Gorąco i serdecznie witam nadbrygadiera Andrzeja Mroza, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam serdecznie Jacka Pająka, starostę Bocheńskiego. Serdecznie witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, pana Krzysztofa Kokoszkę. Witam serdecznie radnego powiatowego, reprezentującego naszą gminę w Radzie Powiatu, pana Wiesława Kukle. Serdecznie witam sekretarza Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Bochni, pana Tadeusza Olszewskiego, który jak zwykle prowadzi tutaj obsługę reporterską. Bardzo serdecznie witam księży przybyłych dzisiaj na dzisiejszą uroczystość, kapelana strażaków ochotników z terenu gminy Trzciana, księdza proboszcza ze Trzciany Władysława Miturę. I nie mniej gorąco pragnę powitać księdza pułkownika Tadeusza Bieńka, który przed laty pracował w sąsiedniej parafii w Przegocinie. Serdecznie witam radnych Rady Gminy w Trzcianie oraz sołtysa wsi Trzciana, pana Franka Zatorskiego, najstarszego chyba w powiecie prezesa jednostki OSP, no i komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pana Piaseckiego Staszka, który na tą uroczystość przyjechał z Muszyny, bo tam reperuje swoje zdrowie. Witam panią sekretarz gminy Trzciana, panią Danutę Michniak-Dudkiewicz. No i jak zwykle serdecznie chciałem powitać orkiestrę Dentą z Leszczyny, bo jak oni zagrają, to od razu noga inaczej się podnosi. Tą orkiestrę witam serdecznie pod batutą Włodzimierza Pietrasa, który jest tutaj wieloletnim dyrygentem. Witam serdecznie. Witam wszystkie poczty sztandarowe przybyły na dzisiejszą uroczystość i strażaków z terenu gminy Trzciana. Gorąco i serdecznie witam jednostkę młodzieżową drużynę pożarniczą, która działa przy Zespole Pracowego Światowych w Trzcianie z jej opiekunem Stanisławem Butowskim. Witam serdecznie. Witam gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość i mieszkańców Trzciany, których niewiele tu widzę, ale mam nadzieję, że w drugiej części tej nieoficjalnej będzie nas więcej. Gratuluję jednostce tego samochodu i myślę, że będzie on spełniał oczekiwania wasze, a równocześnie my jako mieszkańcy tej miejscowości i całej gminy będziemy mogli być bezpieczni, bo mając taki sprzęt możemy czuć się spokojni. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, nastąpi teraz szczególna uroczystość dla miejscowej jednostki, bowiem otrzyma ona, stojący tutaj obok, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Ateco. Zanim nastąpi przekazanie samochodu, prezes OSP Czciana zwróci się z prośbą do obecnych księży proboszczy o poświęcenie samochodu. Bardzo proszę. Szanowny księże proboszczu, księże kapelanie, szanowny księże pułkowniku, w imieniu wszystkich strażaków z Czciany proszę Was o poświęcenie tego samochodu. Bardzo się cieszę, że mogę po raz drugi w przeciągu niedługiego terminu uczestniczyć w radosnej uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu strażackiego. Czyniliśmy to tydzień temu w Kamiennej, a teraz będziemy to czynili właśnie w Czcianie, w centrum gminy. Podzielam radość, którą wyraził Pan Wójt, że właśnie otrzymany nowy samochód będzie służył bezpieczeństwu tej społeczności. Ja myślę, nie tylko. Logo Mercedes, ktoś powiedział, że bez gwiazdy nie ma jazdy, tak? A więc widzimy, że to jest szczególna marka, która powinna tutaj się sprawdzić w tych czynnościach, aby zabezpieczyć zarówno życie, zdrowie, jak również dobytek materialny mieszkańców tego regionu i tej gminy. Jest słowo jeszcze pan pułkownik. Ja życzę Wam i gratuluję. Życzę przede wszystkim błogosławieństwa Bożego we wszystkich akcjach, jakie podejmujecie na terenie gminy, pewnie i nie tylko. Straż pożarna jest bardzo ważnym czynnikiem umocnienia także patriotyzmu. Wiele uroczystości, które odbywają się w Polsce lokalnej, ludzie nie wyobrażają sobie bez obecności strażaków. To Wy teraz tu na dole reprezentujecie jakby państwo nasze. Garnizonów wojskowych jest już bardzo niewiele, a orkiestr wojskowych strasznie mało. Dlatego cieszę się, że jest orkiestra, jest kompania i uroczystość przypomina uroczystość wojskową. Gratulacje i szczęść Boże. A teraz dokonamy aktu poświęcenia. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli. Bóg, który jest Panem i Stwórcą Wszechświata, dał jedynie człowiekowi dar mądrości, aby ulepszał świat i czynił go piękniejszym przez swoją pracę, trud oraz wynalazki. Wszelkie dobro, które czyni człowiek z łaskawości Pana, ma służyć innym i pomagać osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Wszelkie też wynalazki człowieka powinny służyć temu celowi, aby ostatecznie mieszkanie przygotowane w niebie przez Jego Syna stało się udziałem wspólnoty dzieci Bożych, do których my się zaliczamy. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby wyrazić wdzięczność Bogu za wszelkie wynalazki, które ułatwiają nam codzienne życie i czynią je bardziej bezpiecznym. Tym szczególnym wynalazkiem, dobrem jest pojazd samochodowy, samochód bojowy, wóz strażacki, który pragniemy teraz poświęcić i oddać go na służbę braci strażaków, chroniących nasze życie doczesne, a także nasz dobytek materialny. Prośmy, aby rozsądnie i bezpiecznie mogli się nim posługiwać w wielorakich akcjach i sytuacjach zagrożenia. Czyjmy to przez wstawiennictwo świętego patrona strażaków, świętego Floriana Męczennika i patrona kierowców, świętego Krzysztofa. Módlmy się. Boże, Ty swoją mocą swojego słowa stworzyłeś świat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli. Pobłogosław ten samochód strażacki i spraw, aby to dzieło ludzkiej mądrości i pracy dzięki Twemu błogosławieństwu dobrze służyło dobru ludzi i ich bezpieczeństwu. Za wstawiennictwem świętego Floriana Męczennika, patrona strażaków i świętego Krzysztofa, patrona kierowców, obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą posługiwać się tym pojazdem. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i służbowe wyjazdy. Niech troskliwie na czas przynoszą stosowną pomoc i ratunek potrzebującym. Gdy udawać się będą do akcji ratowania ludzkiego zdrowia i życia i dobytku, niech w drodze i działaniu towarzyszy im zawsze Chrystus Pan. Panie, spraw, aby też szczęśliwie były wyjazdy i powroty tych, którzy kiedykolwiek korzystać będą z tego samochodu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
teraz będziemy świadkami ceremonii przekazania samochodu dla OSP Trzciana. Wcześniej jednak odczytam decyzję wójta w tej sprawie. Naczelnik OSP i kierowca wystąpić. Decyzja wójta gminy Trzciana z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie przydzielenia samochodu bojowego dla OSP Trzciana. Na podstawie artykułu 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej przydzielam nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes, numer rejestracyjny KBC23298 w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Powierzam go opiece strażaków z tej jednostki, a szczególnie prezesowi i naczelnikowi OSP. Niech ten samochód będzie zawsze sprawny i gotowy do użycia w razie potrzeby. Podpisał wójt gminy Trzciana Józef Nowak. Szanowni Państwo, formalnego przekazania samochodu dokona teraz wójt gminy Trzciana Józef Nowak, ponieważ jak widzimy samochód jest nowy i ci z Państwa, którzy zdążyli zobaczyć, dobrze wyposażony. Dlatego proszę, aby w tym przekazaniu pomogli mu panowie, pan komendant wojewódzki i pan starosta, jeżeli mogę prosić do tego przekazania. Bardzo proszę. Ponieważ jak słyszeliśmy, panowie przyczynili się wydatnie do pozyskania tego samochodu. Przekazuję wam ten samochód. Życzę, żeby on był zawsze sprawny, aby dbać o niego, żeby w takim stanie cały czas jak dzisiaj. W imieniu całej naszej jednostki zapewniamy, żeby wyłożyć wszelkich starań, żeby to był zawsze sprawny, tak jak jeszcze się wyłączy. Gratuluję. Myślę, że wszystko powiem. Ja mówię, dbajcie o niego, bo do końca tej kadencji nie będziemy. Chociaż nie będą. A teraz oczywiście nastąpi praktyczne sprawdzenie pojazdu. Obsługa na wóz. To już piąty samochód w historii naszej jednostki. Radość z jego posiadania jest tym większa, że nie tylko udało się nam zakupić samochód, ale też projekt kompletne jego wyposażenie. W tej chwili jest to jeden z najlepiej wyposażonych samochodów OSP na terenie powiatu bońskiego, z czego jesteśmy dumni i za co chcemy podziękować. W trakcie starania o zakup samochodu spotkaliśmy się ze zrozumieniem i przychylnością wszystkich, do których zwróciliśmy się o pomoc. Dziękuję komendantowi wojewódzkiemu, nadbrygadierowi Andrzejowi Mrozowi. To od niego wyszedł pomysł zakupu nowego samochodu i on przekazał nam znaczne środki na jego zakup. Dziękuję człowiekowi, który nasze marzenia o nowym samochodzie urzeczywistnił. Wójtowi gminy Józefowi Nowakowi, który starał się pozyskać dla nas poparcie w różnych instytucjach i niestrudzenie zabiegał o środki na zakup samochodu. To przede wszystkim jego zaangażowanie pozwoliło doprowadzić do uroczystości, w której dzisiaj uczestniczymy. Dziękuję ministrowi profesorowi Zbigniewowi Ciąkalskiemu za bezinteresowne poparcie naszych starań o środki na ten cel w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję radnym Rady Gminy
którzy jednogłośnie przegłosowali zaciągnięcie na ten cel pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, która pozwoliła sfinalizować nam zakup samochodu. Dziękuję Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Krakowie w osobach dyrektora Kazimierza Szladego i jego zastępcy Łukasza Smułki za pozytywne zaopiniowanie naszego wniosku o środki w Zarządzie Głównym oraz za sprawne przeprowadzenie trudnej procedury przetargowej na zakup tego samochodu. Dziękuję staroście bochińskiemu Jackowi Pająkowi za dofinansowanie tego zakupu oraz za coroczne finansowe zakupy sprzętu dla strażaków nie tylko z naszej jednostki i gminy, ale także z terenu całego powiatu. Za wsparcie tych działań i działań starosty w sprawie zakupu samochodu na forum Rady Powiatu dziękuję radnemu powiatowemu z terenu gminy Trzciana, panu Wiesławowi Kukli. Za koordynowanie naszego zakupu, dbanie o rzetelne wypełnianie potrzebnych dokumentów, pilnowanie, by nie zabrakło żadnego przecinka ani kropki, dziękuję sekretarzowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a również pracownikowi Urzędu Gminy, panu Jerzemu Dudkowi. Na ręce komendanta powiatowego Krzysztofa Kokoszki składam podziękowania wszystkim pracownikom komendy za pomoc i za poradę w wyborze samochodu oraz jego wyposażenia. Dziękuję również tym, których nie wymieniłem, a którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zakupu tego samochodu. W trakcie naszych poczynań zwracaliśmy się o pomoc do wielu ludzi i żaden z nich nie odmówił nam pomocy. Otrzymaliśmy wspaniały prezent, bardzo drogi, bo kosztujący prawie 700 tysięcy. Jest to dla nas sprzęt bezcenny, ponieważ służy do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Mam nadzieję, że bezawaryjnie będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy, ale także w razie potrzeby mieszkańcom powiatu i województwa, ponieważ działamy nie tylko w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale należymy również do struktur Małopolskiej Brygady Obwodowej, której terenem działania jest całe województwo. Mam nadzieję, że zakupiony przez nas sprzęt nigdy nie zawiedzie i zawsze staniemy na wysokości zadania. Dziękuję. Zapraszam teraz do mikrofonu pana komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, nadbrygadiera Andrzeja Mroza. Szanowny panie starosto, panie komendancie powiatowy, panie wójcie, drodzy księża, szanowni goście, druhny i druhowie. Może na wstępie powiem, że w wystąpieniu pana wójta wszystko to, co powiedział, jest wszystko prawda, tak dokładnie było. Przyszli do mnie pan wójt, pan prezes i no, ze dwa lata temu już chyba i ten temat właśnie jaki nowy używany samochód pozyskać do ściany. Mówiąc szczerze, no ja uważam, że jeżeli za podobne pieniądze można mieć nowy pojazd, który będzie służył w tej jednostce daj Boże 30 lat, a też nie za długo, bo się starzeje, to jednak warto zaryzykować, warto walczyć o te najwyższe cele. Pan wójt pełen obaw troszeczkę wychodził ode mnie z biura, ale jak widać moje słowa go przekonały i rzeczywiście spią się na wyżyny organizacyjne. I dzisiaj efekt jego działań stoi tutaj po mojej prawej stronie. Możemy go wszyscy oglądać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz do mikrofonu pana starostę Jacka Pająka. Panie komendancie wojewódzki, panie generale, panie wójcie, panie komendancie powiatowy, panie radny, czcigodni księża, szanowni państwo. Ja po pierwsze dołączam się do gratulacji ze strony pana generała na początek dla pana wójta, bo jest to człowiek niewątpliwie dużej wyobraźni, determinacji i skuteczności. Ja też pamiętam, panie wójcie, te nasze rozmowy i trudne rozmowy, ale jak pięknie zakończone. I bardzo się cieszę, że wtedy uległem. Ale dołączam się również do podziękowań dla pana generała za dobry pomysł, za dobrą podpowiedź i panie generale za wsparcie tej inicjatywy. Niewątpliwie czasami z poziomu powiatu czy gminy ciężej nam pewne rzeczy zdiagnozować i taką w sobie wiarę, nadzieję do pewnych przedsięwzięć zbudować i zakończyć je pozytywnie.
Mamy świadomość tego, że to piękne, drogie, czerwone cacko pojawiło się u was nie dlatego, że taka była ambicja, tylko że dlatego, że była taka potrzeba i pojawiła się taka możliwość. Ale dzisiaj każdy rozsądnie myślący obywatel tego powiatu, każdy rozsądny urzędnik, w tym urzędnik samorządowy, jak starosta, na pewno jest głęboko przekonany po roku 2010 czy po wydarzeniach z ostatnich miesięcy, że poziom bezpieczeństwa to nie tylko ludzkie umysły i ludzkie ręce, co tutaj widzę i czego zawsze bardzo pozytywnie doświadczam. I za co wam bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że dzisiaj tutaj w tej gminie również są tacy ludzie, na których z punktu widzenia poziomu bezpieczeństwa powiatu bocheńskiego mogę liczyć. Ale to również ten sprzęt. Niech on wam służy dobrze, bo pozwólcie, że powtórzę taką myśl, którą wyraziłem przy asyście w przekazywaniu. No do końca tej kadencji nowego samochodu na pewno tu nie będzie. Wierzę, że on będzie dobrze spożytkowany, a że z tego co wiem, pan komendant Kokoszka osobiście dobierał kolor czerwony, no to myślę, że ładniejszego koloru dla tego samochodu nie można sobie wyobrazić. I wreszcie pozwólcie, że na zakończenie podziękuję panu radnemu Kukli, który w tych moich deklaracjach związanych ze wsparciem finansowym dla tego zakupu mnie wspierał. Wieśku, myślę, że to nie jest nasze ostatnie dobre przedsięwzięcie i jeszcze kilka dobrych przed nami. Dziękuję wam za wszystko dotychczas. Niesłabnąco liczę na waszą gotowość, na waszą aktywność i jestem z was dumny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, okolicznościowy list gratulacyjny dla jednostki OSP Trzciana nadesłał prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP województwa małopolskiego druh Edward Siarka, który pozwolę sobie teraz odczytać. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Z okazji poświęcenia i przekazania samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie życzę, aby pozyskany samochód służył jak najlepiej waszej strażackiej służbie. Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pozyskania samochodu, bardzo dziękuję. Druhnom i druhom waszej OSP życzę wszelkiej pomyślności zarówno w pracy społecznej, jak i w życiu osobistym. Kraków, 13 lipca 2013 roku. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Edward Siarka. Szanowni Państwo, powoli dobiega końca część oficjalna naszej uroczystości. Wcześniej jednak nastąpi opuszczenie flagi państwowej. Proszę zatem wszystkich Państwa o powstanie. Baczność! Poczet flagowy. Flagę państwową opuścić. Dobiegła końca oficjalna część dzisiejszej uroczystości, której finałem będzie defilada, odprowadzenie flagi oraz sztandarów i rozwiązanie szyku.
W imieniu organizatorów proszę zgromadzonych gości o przejście do remizy OSP na strażacki poczęstunek. W imieniu zarządu OSP Trzciana zapraszam do wpisu w księdze pamiątkowej, która będzie wyłożona w remizie OSP. Wszystkim Państwu za udział uświetniający dzisiejszą uroczystość w imieniu organizatorów i własnym składam serdeczne podziękowania. Dziękuję za uwagę. Baczność! Brawo! Krzysiu gra znowu?